Szykujemy się na bitkę, szykujemy się na bitkę. Xalin, pokazujemy towar ludziom? Pewnie, pewnie. Dobra. To jeszcze nic. Bang. To jest Stange. To aż plus 6 atak damage daje, o kurna. Dobra. Bang. Instant damage. Sobie się ważne, ważne jest to, żeby sami nie dostać tym damage'em, bo to bije 3 serca z moim setem. Pierwsza 30. Jutro bitka. Dobra, proszę mi kręta. Mrał. Ja mam 25. Do właśnie ty w ogóle enchantów nie masz. Może podchną czy nie? Co? Czy może podchną kocie czy nie? Nie. Dobra. Dobra, robię to, robię to. Witamy z powrotem, bo generalnie nie wiecie co się stało. Ja tu wbiłem już do tej bazy przed chwilą. Wyszli mi dosłownie na twarz, o tutaj. Zaraz z tym rogiem. I udało mi się im uciec. Do portalu przyszedłem Netherem, wróciłem dookoła Netherem i wróciłem tutaj. Ale to, że te... Nie ma ich tu, ciekawe gdzie są. Ja teraz strażę, bo tu mnie złapali. Podejście drugie. Udało mi się... To jest, wychodzą z przodu i wychodzą z tym i się zamykają w środku. Jedna osoba stąd, jedna stąd, jedna za mną. Znowu wychodzi teraz z tych drzwi. O, tym razem nie wyszła. Co to jest za dźwięk? To jest ten chyba kosz tam, czy coś takiego. Ja bym nie wytrzymał z takim dźwiękiem. Nie ma armor standu, nie ma armor standu. Kasztan, dopisali zarasa. Nie dopisali mi tabliczki. Tu jest jeszcze jeden tunel. Oto za to ścianką jest jeszcze jeden tunel, ale... Ten, kto rozwalił, to nie mogę tego rozwalić teraz. Tam jest wyjście z farmy, tam gdzie byliśmy wcześniej. Jest. Kolejne armor standy. Leczka! Łóżka, czyżby? Łóżka! Ty łóżka weź. Tylko nie trzymaj w łapie. I lepiej jakbyś uciekł. Ty wierzyli tego kosza tam, co tam jest. Tak. To nie wiem jak to, nie wiem gdzie ten kosz, może to rzeczywiście usuwa. Tutaj przed tobą jest tam. On chyba po prostu wrzucił sobie, tam jest dispenser, który cały czas działa i tam on jest wrzucił hopper, tam. Hopper. No, hopper. Tak, nie ma łóżek. Nie mają łóżek na jutro. Dobra. Szukajmy więcej tych, więcej beczek. W sumie nasze by się przydało zabezpieczyć, łóżka. To tak samo zrobili z naszymi. Dream się skończył, o nie. To zły znak. Jezu, wystraszyłem się. Siema. Szybko odjedź koleją, odjedź koleją. Przejażdżka po tym bazie. Przejażdżka po bazie tutaj. O, wyjście. Ale się nie mamy wszystkie w jednym miejscu, my mamy wszystko osobno. Ej, dobra, co za razem. A jak oni mają problem, no to mamy wspólny problem. Mamy problem. To co, weź im te wszystkie rzeczy. Puszczaj Dreama, puszczaj Dreama. Ja pierdolę, czemu ja Dreama? O
Wiemy, co nam zrobiło po 3 godzinach, 4 godziny. Dobra, mamy ich rzeczy, mamy sprzęt, rzeczy, mamy wszystko. Dobra, nie zginę. Aż nie słyszę, blecie, z czym zbierasz, kurwa. Sam się otwarł wiatr za mnie. Skrzynkę w ogóle otwierałem. Tutaj może nic tak miałeś, nic to powiedzieć. Wysiąść z tego i... O, tutaj na przykład. O, zniszcz im to właśnie, daj, tak dwa zniszczy. No i chuj. Nie, starczy. Albo drugi. Nie, bo czasami się bugowało, jak zniszczyłem jedno, to tam czasami ten wózek przeskakiwał, drugi to. Przeniosę się. Przestaliło się. Bóg serwera i tyle. W tym momencie. Ciekawe co będzie, jak ktoś tam będzie i ten wagonik podjedzie. Takie, Nox, to wróciłeś? Nie. O chuj, co to było z tym Noxem? Ja pierdzielę. Po prostu wyjebać. Robimy potki, musimy zrobić. Potki mamy, ale nie, mamy mniej od nich. Muszę mieć więcej potek. Czy to jest cała beczka? O kurwa. Trzy niki. O kurwa. Nie przedra się. Tam jest Nox jeszcze. Miałem na kilo. Sprawdź portal, czy otworzył. No zobacz, jaki portal. A. Jeszcze nie ma. Dla mnie zgubiło nowy. Dupa, muszę poczekać z nikt. Jeszcze jak idę. Gorzej, jak tutaj ktoś wejdzie. Tam jest trzecia, jest z boku. Tak? To jest wasz ekran. No. Najlepiej nie widzę tego stopnia. Jebać. Patrz na to! Idzie znowu. Daj lutę. Patrz na to! Jazda. Musiałem się zatopić i się łudzić. Właśnie też myślałem. Albo do góry wpłynie po tej łódce. Mam nie widzieć. Wy nie zauważyli mnie. Uf, dobra, to działam dalej. Ktoś wyszedł na powierzchnię. Zauważyli mnie. Łódkę chyba zabrał. Kurwa, dziewiąty. Nie wiem, czy ma łódkę w ręce. Nie widzimy. Ty, mam pomysł, co zrobić, żeby jakiś magazyn masz, żeby nie było to widać. To jest ruda. To ona cię nie będzie gonić. Raczej. Nie dogonię, chyba. Nie, mam tutaj jakiś magazyn, żeby to nie było. Ona buduje sobie domek. Nie wiem, że to jest. Ty. Ja przebiegłem. Jak chcesz, się drzwi, ty bardzo. Ja nie wierzę, jeśli ona mnie teraz nie zauważy. Mam bekę totalnie. Może spać, czy to na przykład zauważysz. Nie wierzę. Patrz na to. Patrzyła się prosto na mnie. Czekaj, pozbieram pary. Nie zginę. Kostuk wyszedł. Tak, czyli Kostuk był w kopalni, jak wrócił. Czyli to Kostuk był w kopalni. Gdzie jest chyba? Co oni tu budują? Terakotę. Nie czyjś domek. Tam jest ruda. Thank you. Thank you. Chciałem to zakończyć dobrą ucieczką. Płynie tu ktoś. Zacznę płynąć jak wyjdzie, patrz się na to. Teraz. Spokojnie, nie zauważył. Patrz się na to.
No to pewnie Oksa pływa z tam broi. Płynie. Idzie, ale nie będzie cię chronił. Machał na mnie się kierpił. Dobra, generalnie sytuacja jest taka. Godzinkę temu najechali na Strajhardzi. Zaatakowali nas Strajhardzi i... nieźle się odwalił. Na Bicie są wybuchły, jest Netherrack, wszystko. Zaczęła się od tego, że Felek nawalał na niewidzce. Biegł na nas na niewidzce i zalewał lawą. Felek atakował z lawą i... później szukaliśmy łódek, staliśmy na tej wieżyczce. No i co? No i udało nam się to odeprzeć. Później Felek zakopał się i szedł takim tunelem gdzieś pod ziemią. Nie wiem, gdzie jest ten tunel, chyba go zakopali, żeby tego nie powtórzył. I tu wywalił nam ten taki przedmiot, jakby płaczący obsidian z glowstone'em, chyba jakoś tak to działało. I po prostu zrobił nam wybuch, przez który zginął Maciek i stracił itemy diamentowe. Generalnie szykujemy się pod atak. Co mamy? No jesteśmy gotowi, bo dzisiaj szykujemy tak zwany plan Fan Club Felka. A po tej akcji jesteśmy hardo wkurwieni, bo zglifowali najprawdopodobniej na zamek, bo zamek był troszkę, że tak powiem, rozwalony. Te mechanizmy zamku były rozwalone, kapit Felek był wkurzony, powiedział, żebyśmy zrobili atak dzisiaj na nich. I tak, dzisiaj się zbieramy ekipą około godziny 18-16.30, czyli dużo czasu. I robimy atak. I na początku potrzebujemy lapisu lazuli. Lapis lazuli ma, prawda? Jasne, że mam na styk najstarszy. No to dawajcie bloczek. Dobra, ten bloczek zabieram ze sobą. On będzie istotny w planie. Właśnie, zrobiłem zbrojkę, bo generalnie oni planują znajdować. Mają totemniczne kolejności, mają endkrystale, mają potki, mają fest robotek. Ale my się też przygotowaliśmy przed nocą. Ja dzisiaj grałem do około 5 rano. Tak, jesteśmy tutaj wczeni. Potki na niewidzialność wystarczy, pselin, malak oraz guzik. Wagoniki mamy na plan. I tutaj złote jabłuszka, to zostawię sobie też ten lapis lazuli blok. Zostawię jeszcze złoto, żebym go nie stracił czasem. Generalnie zostawię w mojej skrzynce. Tak, to są itemki, które ogarnęliśmy. Nie jest źle, nie jest zła sytuacja. Tu mam jeszcze zbrojkę dla kogoś, protection. I tak, protection 4, protection 2 i protection 2, więc nie jest aż taki, nie ma takiej tragedii. Na mieczu mamy knockback 1, sharpness 2, sweeping card 2 i na łuk mamy power 3, punch 1 i unbreaking 3, no i infinity sobie przed chwilą ogarnąłem. I dzisiaj chciałem jeszcze zdobyć 5 emeraldów, żebyśmy mogli sobie ogarnąć fire aspect, bo mamy wieśniaka, który handluje fire aspectem. Chcielibyśmy mogli fire aspect ogarnąć na mieczyku, co mi się opłacało. Co poza tym, oni mają netherite'ową klapę. Jeszcze nie jest otwarty nether, ale już mają netherite'ową klapę. Ogarnęliśmy z Windmo, z Vlogging i jeszcze z kilka osób wioseczka NPC, jest sobie wioseczka NPC, taka malutka i wszystko rozbudujemy na ten teren. Ten teren to będzie nasza wioska NPC. I co? Idziemy sobie do bazy chłopaków. To pokażę wam, co mamy gotowego. Moment, kanion. Z tym kanion trzeba w końcu zamknąć girtem, bo naprawdę już nieraz się do niego spadło. No tutaj uciekaliśmy, też się ganialiśmy, biegliśmy ze sobą. Oni generalnie zaczęli nam oblewać wioskę lawą. Znaczy, Boże, wioskę. Zaczęli po nas łazić, obok nas łazić, wylewać lawę. Dużo tej lawy wylali. My jesteśmy gotowi na lawę. Sam plan, no, jest, mi się wydaje, że może być idealny. Po prostu to musi wszystko dobrze wyjść i musimy wyjść dobrą grupą na niewidzce. Damy rady. Potki są na około 8 minut, myślę, że więcej to wszystko nie będzie trwało. Pójdźmy sobie jeszcze do bazy chłopaków tutaj, gdzie wczoraj expiłem. Tup, chodzimy na dół. My jesteśmy w bazie, chyba się to troszeczkę pozmieniało. Oj, zrobili porządki nawet, bardzo porządki. Pozmieniało się tu troszeczkę, armor standzik, brodawki nowe postawne. Jak ty wyrzuciłeś ten miecz do lawy? Co on miał? No, ostrość 5, strzelność 3 i fire rasp 2, czy 3. Nie wiem. Chyba też pójdę do diaksy, pod diaksy, podali mi się. A nie, bo ja muszę kopać tunel. Dobra, nieważne. Chciałem już pod diaksy, a muszę kopać tunel. Mam się może jakiś diamentowy film. Chciałem śmieci wyrzucić do lawy i jakoś by się zeskrolował na miecz. Wyrzuciłem miecz. Idziemy generalnie kopać tunel, ziomeczki. Tak, będziemy kopać tunel, tylko wezmę sobie na przykład, nie wiem, 11 chlebków. Zostawmy na pewno armor, ten armor jest w miarę dobry, ja go nie chcę stracić. 16 level, nie, ja ten level wykorzystam, bo ja się boję rozginę. Kurde. Dobra, kochani, wyjeżdżamy. Jakieś ścinki lekkie. O, ktoś tu jest.
Kto tu jest? O! Jest guzik. Hejo. Siema. Nie stałem po tej stronie i zombie mi się nie rozpiły. Libretką. Rodko, okay. Ten rudę pod sobą i już miałem skakać i tam lawa była. A Breaking Bane boss, o nie, muszę mieć jakiś gówniany item, jakiego zamknąć, bo żeby się zmieniłem czas, na to miałem lederowe buci. Weź sobie te skrzynki, co tu są, czy coś. O! W sensie, te... no. Weź to, bo to są chujowe książki, czy coś. Weź te, bo są chujowe. W sensie... Nie, są efektywność 2 do kill-offa mógł dodać. Tu masz to gówno takie, bo ręczą do tego. Jakie? Wydajność 5 na kilo, okej. Okay. Ja sobie chciałbym mieczyk teraz. Za 5? Nie. Mam pomysł, żeby jak najmniejszy level zrobić. No mi brakuje ciągle. Zostawię go, zenchantuję te buciki skórzane na... jeden level protection, dobra. Niech będzie. Wstawiam go na miejsce i zobaczmy, zmieniły się enchanty. Jakiś Sharpness 3, level requirement 30. Sharpness 3. Sharpness 2 by się przydał. Nie mam Silk Toucha. Cheater. Może tam leży, bo ja jeszcze w sumie mam pełen ekwipunek i mi leży wszystko. Sharpness 2. Dobra. Guzik nam do kilo, bo jeszcze... Napiszcie guziska w komentarzu serduszka dla guzika. Serduszka dla guzika w komentarzu, zobaczymy jak guzik dostanie serduszek na kilo. Tak, nagrywam teraz. Spoko. Tam jest tunel wykopany. Ja mam portal zrobiony 800 kratek od bazy. Naprawdę? Dobra, to dzisiaj z niego skorzystamy z niego, jak będziemy szli po Netherite. Nie, to jest mineshaft. To jest w mojej kopalni. I on jest zaraz przy tym, przy twierdzy. Przy twierdzy jest? Dobra, to super. Niby go trochę zabudowałem, żeby wyglądał jak... To i tak wydaje dźwięki. Nie zobaczę, dobra. Zaczynam kopanie. Generalnie znalazłem mineshafta, którym wejdziemy. O, jest. Możecie niewiele widzieć, bo jest ciemno. Ale musimy tak szacunkowo wiedzieć, gdzie jest ich baza. Mniej więcej kordy mam, tylko żebym dostał się do tego wielkiego pomieszczenia. Musimy cały czas kopać. Kanion. To jest pytanie, czy to jest ten kanion, o którym myślę, że to jest inny kanion. Musimy sprawdzić, co to jest za kanion. Ja daj przerwę. Nie, to nie jest ten kanion. Jaką przerwę? Przerwę daj. Ale tu byli. Tutaj zacznijmy kopać, tu gdzieś. Ale jak masz niewidkę, to... Działają hitboxy przecież, nie? Tak, działają hitboxy. Bo przecież parka biłem dzisiaj. Ja miał plan, bo ja zabiłem niewidzialne i zabiłem swiftness połączyć na prędkość. Tak, ja zabiłem farka, można... który miał niewidkę. I można wziąć... A jump boosta jak się robi? Kurwa! To jest nieosiągalne. A to nie mamy coś takie. Cholera, spaliłem się, Borys. Dawaj. Dziękuję wam. Zrespiłem się u ich villagerów. Streama daj. Okej. Jedna kurwa osoba, Xerin kurwa! Czemu tam nie ma ucieczki? Co ja mu... ja... Na tej... Dobra, spijamy. Wystarczy mi pół i się do kaka włączyło. Jakaś komenda jest? Jeden i pół? Kurde, zniknęły itemki. Tak? Tak, znikły itemki. Dobra. Chyba jestem w ich bazie, I mean. Nie, to nie jest jeszcze własne. Nele, dobra. Coś mam. Czemu? Jakość wysoko, kurwa. Ej, dobra, chyba znalazłem jakąś pułapkę. Bo jest pizdu repeaterów, redstone'a. Dobra, to jest farma automatyczna, wejdziemy przez farmę generalnie. Nie, to jest... Rozjebałem mechanizmy. Rozlałem wodę i rozjebałem mechanizmy. Przyjdą tu, skapną się. Szybko. Naprawić mechanizmy. Chyba naprawione, dobra. Będzie trzeba wejść przez farmę. Kurwa, znowu zniszczyłem farmę. Dobra, sprawdźmy, co tu jest. Woda. Dobra. Chyba tu trzeba zrobić przejście. Okej. Okay. Kurwa, gubię się tu! Tędy wejdziemy. Zniszczyło im farmę. O kurde. Dobra, tędy wejdziemy. Na razie trzeba zakopać. Mamy to. Mamy tunel. Uciekam stąd. Thank you.